Cześć! W dzisiejszym filmie obalimy jeden z kosmetycznych mitów. Dlaczego? Nawet nie wiecie, ile w internecie krąży bzdur. Ile jest powielanych treści, które nie mają tak naprawdę odniesienia w wiedzy, w praktyce, w tym jak działa skóra, w chemii kosmetycznej i nie tylko. I stwierdziłam, że może czas najwyższy trochę na ten temat z Wami pogadać i może czas najwyższy obalić trochę mitów tych kosmetycznych, tych ściem, które się gdzieś tam pojawiają, bo być może dzięki temu zwiększy się też Wasza świadomość i dzięki temu będziecie wybierać kosmetyki, pielęgnacje, zabiegi z głową. No dobra, pierwszy mit. Pierwsza ściema i coś, co słyszę już od dłuższego czasu, ale najczęściej dostaję od Was wiadomości, gdzie pytacie mnie: Anita, poleć takie kosmetyki, które będą miały długofalowe działanie. Albo wymień takie kosmetyki, które mają długofalowe działanie. Albo czy ten konkretny kosmetyk będzie miał długofalowe działanie? Ludzie, kto wymyślił teorię na temat długofalowego działania kosmetyku? Skąd to się bierze? Moi drodzy, dzisiaj przedstawię Wam argument na to, że nie ma kosmetyków, które działają długofalowo. Że takie kosmetyki generalnie nie istnieją. Że ta teoria nie ma pokrycia w nauce. Dlaczego? Lecimy z pierwszym argumentem. Kosmetyki i ich działanie. Kosmetyk działa wtedy, kiedy jest stosowany. Tak, dobrze usłyszeliście. Wtedy, kiedy go używamy. Przestajemy stosować kosmetyk, on przestaje działać z różnych przyczyn, zaraz Wam o tym opowiem. Przechodzimy na następny kosmetyk lub zaczynamy nowe opakowanie danego kosmetyku. Wtedy, kiedy go stosujemy, wtedy ten kosmetyk działa. Nie stosujemy, nie działa. Słuchajcie, zróbcie sobie taki prosty eksperyment, jeśli oczywiście chcecie go zrobić, bo od razu zaznaczam, że to nie będzie proste działanie. Stosujcie przez pewien czas jakiś kosmetyk, Wasz ulubiony kosmetyk. Kosmetyk, który wiecie, że świetnie działa. Nieważne, czy jest to pielęgnacja naturalna, czy jest to pielęgnacja syntetyczna, co to tak naprawdę jest. Stosujcie ten kosmetyk. Będziecie widzieć efekty jego działania. A potem zróbcie sobie miesięczną przerwę. Nie stosujcie absolutnie żadnych innych kosmetyków. Wiem, że to będzie trudne, ale zobaczycie wtedy, co przez ten miesiąc będzie się działo z Waszą skórą. I czy ten kosmetyk, który był taki genialny, który był taki super, który był tak polecany, który ma takie świetne substancje aktywne, dalej będzie na Waszą skórę działał i ona będzie w takim samym stanie, jak była podczas stosowania tego kosmetyku. Moi drodzy, najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o stosowanie kosmetyków, to jest przede wszystkim fizjologia naszej skóry. To, jak nasza skóra działa, w jakim rytmie działa, jak ona generalnie funkcjonuje. No bo tak. Wiemy, że na naszą skórę działa wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Skóra pracuje w takim swoim procesie 28-30 dni. Co to oznacza? To oznacza, że w tym czasie produkuje nowe komórki, usuwa stare komórki, zachodzą w niej przeróżne procesy, które są związane z tym, w jakim stanie również jest nasz organizm, jaka jest genetyka. Jest tego cała masa. I kiedy stosujemy dany kosmetyk, i na pewno każdy z Was się z tym spotka, i na przykład, i tutaj moje skojarzenie z kobietami, mamy te dni w miesiącu, z naszą skórą dzieją się różne mniej przyjemne rzeczy, zaczynają się na przykład pojawiać wypryski hormonalne i co wtedy? Kosmetyk, który przed tym okresem w naszym cyklu dobrze działał, nagle, nie wiem, zaczął skórę zapychać? No nie.
bo wypryski, które zaczęły się na nim pojawiać, są związane z cyklem hormonalnym i tak naprawdę krem nie ma tutaj żadnego znaczenia. Czy to oznacza, że on nie działa? On działa, ale mamy inną fizjologię naszej skóry. W momencie, kiedy zmieni się cykl naszej skóry, naszego organizmu, wróci ona do swojego stanu, znikną wypryski, a krem dalej będzie działał, bo będzie dostarczał skórze to, co jest potrzebne. Na przykład zakładamy krem na przebarwienie, tak? Krem, który ma dużą ilość substancji aktywnych. On cały czas na te przebarwienia będzie działał, a to, że w międzyczasie zaszły pewne zmiany w naszej skórze, nie oznacza, że ten cykl, że ten krem nie działa. No właśnie. To oczywiście jeszcze nie wszystko, bo żeby pokazać Wam, że nie ma takich kosmetyków, które działają długofalowo, musimy dalej skupić się na naszej skórze i na tym, co w tych kosmetykach się znajduje. Najczęściej słyszę, że długofalowe działanie mają kosmetyki, które zawierają substancje aktywne pochodzenia naturalnego. Takie, które nie mają w składach syntetycznych substancji, bo wtedy te substancje aktywne naturalne będą działały, no właśnie, długofalowo, nawet jeszcze po odstawieniu takiego kremu. No nie. Słuchajcie, większość substancji aktywnych, które znajdziemy w kosmetykach, to jest naprawdę większość, słuchajcie, są to substancje, które będą działały na powierzchniowe warstwy naszej skóry. Nasza skóra składa się z warstw. Najbardziej zewnętrzną warstwą naszej skóry jest naskórek, który składa się z kolei z kolejnych warstw. I dołóżmy do tego jeszcze to, że nasza skóra pełni barierę ochronną dla naszego organizmu. Jest to niesamowicie ważna funkcja, która sprawia, że dzięki temu, że nasze organy wewnętrzne, nasze ciało pokryte jest skórą, skóra musi być takim, jakby Wam to wytłumaczyć, takim kombinezonem dla nas, który nie będzie przepuszczał tego, co nas bombarduje z zewnątrz do naszego środka. Skoro ma pełnić funkcję ochronną, to znaczy, że te substancje, które nakładamy sobie na naszą skórę, wcale nie będą miały takiej prostej drogi, żeby do tej naszej skóry się dostać. I teraz większość substancji aktywnych, szczególnie substancji naturalnych, posiada tak duże cząsteczki, że nie jest w stanie wniknąć w naszą skórę i zadziałać na nią głębiej, w te młodsze warstwy, bo pamiętajcie, że skóra działa, produkuje te młode komórki od środka, od tych wewnętrznych warstw, na zewnątrz. Im bardziej na zewnątrz, tym starsze komórki, które są następnie zuszczane, które są usuwane. Więc jeśli my chcemy zadziałać składnikami aktywnymi z kosmetyków na te młodsze komórki, żeby utrzymać je w tym lepszym stanie, to trzeba by było te substancje aktywne wprowadzić do tych kosmetyków, tak? I teraz pokonać te warstwy naszej skóry, które są tą barierą ochronną. Te komórki, które są ze sobą ściśnięte, te kanały, którymi trzeba przejść tam, słuchajcie, do tych komórek młodych. I uwierzcie mi, żeby się nimi dostać, naprawdę cząsteczka substancji aktywnych musi być niesamowicie małych rozmiarów. A producenci kosmetyków tak naprawdę stają na rzęsach, żeby te substancje aktywne tam do środka wprowadzić. Już kiedyś robiłam na ten temat film. I większość substancji pochodzenia naturalnego to są substancje, które mają duże cząsteczki i tak naprawdę zostają na tych powierzchniowych warstwach naszej skóry. Czy Wy to teraz widzicie? Czy Wy to zaczynacie rozumieć? Ale poczekajcie. Idziemy dalej. Wiecie już, że te cząsteczki substancji pochodzenia naturalnego, ale w większości substancji aktywnych, tak naprawdę są dużych rozmiarów. No i osadzają się teraz na tej naszej skórze. Jakaś część, minimalna część, jest w stanie gdzieś tam się troszkę do tej naszej skóry dostać. To też jest uwarunkowane tym, w jakim stanie jest nasza skóra. Pamiętajcie proszę o tym, bo jeśli skóra jest w dobrym stanie, ma barierę ochronną na prawidłowym poziomie, to tym ciężej tym substancjom, tym cząsteczkom będzie się dostać do tej skóry. Co więc z nimi się będzie działo? One będą na tych naszych powierzchniowych warstwach zostawiać. No i teraz, jeżeli stosujemy kremy,
czy seru, czy takie produkty, które właśnie mają te duże cząsteczki, które wiemy, że osadzają się na naszej skórze, a przecież codziennie, nawet dwa razy dziennie, nawet w dwóch krokach wieczorowej pielęgnacji oczyszczamy naszą skórę. Rano po wieczornej pielęgnacji myjemy naszą skórę. Co to oznacza? To oznacza, że usuwamy z niej to, co na niej zalega. W tym również większość tych cząsteczek, większość tych substancji aktywnych, to, co nie zadziałało, to, co się nie dostało do naszego środka. Więc teraz powiedzcie mi, na logikę, jak kosmetyki mają działać długofalowo? Jak w szczególności kosmetyki naturalne, które nie mają odpowiednich substancji, takich jak promotory przenikania czy nośniki substancji aktywnych, takie, w których nie zastosowano odpowiednich technologii, takie, które nie mają substancji aktywnych o niesamowicie małych cząsteczkach, mają działać długofalowo? No przecież nie ma takiej możliwości. I teraz zobaczcie, kosmetyki są to produkty, które stosujemy, zmywamy, nakładamy, stosujemy, zmywamy, nakładamy. Preparaty myjące, oczyszczające, serum, krem. Wykonujemy całą masę takich czynności w ciągu dnia, wieczorem, rano. Czyli działamy na naszą skórę. Dwa. Skóra pełni barierę ochronną. Ona musi być w takim stanie, żeby nie przepuszczać tego, co ją bombarduje w ciągu dnia. Tych wszystkich wirusów, zarazków, bakterii, promieniowania, substancji ciężkich, metali itd. Więc jak substancje aktywne z produktów pielęgnujących o dużych cząsteczkach mają się do tej naszej skóry dostawać? No, trzeba by było stosować te odpowiednie technologie. Trzeba by było stosować odpowiednie promotory przenikania lub też nośniki substancji aktywnych. Można by było założyć, że skóra musiałaby być uszkodzona tak, żeby wpuszczać te substancje, ale to też nie jest dobre rozwiązanie. Te cząsteczki, ta budowa naszej skóry, dołóżmy do tego jeszcze te procesy fizjologiczne naszej skóry. No i przecież to, że kosmetyki stosujemy, zużywamy, kupujemy nowe, testujemy kolejne i tak dalej, i tak dalej. Skóra, która cały czas pracuje, skóra, która cały czas się zmienia, ma różne potrzeby, różnie reaguje na czynniki zewnętrzne. Latem może być bardziej przesuszona, narażona na promieniowanie. Zimą może być narażona na wiatr, zimne powietrze, niskie temperatury, zmiany, wchodzimy do ciepłego pomieszczenia, nagle kaloryfer i tak dalej. Jest cała masa czynników, które sprawiają, że teoria o tym, że kosmetyki mają działać długofalowo, albo działają, albo są takie kosmetyki, które działają długofalowo, po prostu mija się z celem. Ale oczywiście, że są takie substancje aktywne, które są w stanie przenikać do naszej skóry. W mniejszym lub większym stopniu. Wśród takich substancji na przykład znajdziemy witaminę C i pewne jej formy i stężenia, która samodzielnie jest w stanie wnikać w naszą skórę. Ale wśród takich substancji aktywnych jest też przecież retinol i wszelkiego rodzaju retinoidy. A tutaj z kolei można by było się trochę pokusić i pójść w tym kierunku, że stosowanie kosmetyków z retinoidami może mieć długofalowe działanie. Dlaczego? Dlatego, że retinol, retinoidy są to substancje, które działają w procesie. To nie jest tak, że stosowanie retinoidów w waszej pielęgnacji po jednym, dwóch, trzech użyciach przyniesie takie efekty. Nie. Są to takie substancje aktywne, żeby zadziałały, muszą mieć czas. Tutaj potrzebny jest proces. Proces działania połączony z tym, jak działa komórka naszej skóry, jakie zachodzą w niej procesy, jak ta nasza skóra jest przygotowana na to, by przyjąć
taką substancję aktywną. I teraz, jeżeli będziemy stosować kosmetyki zawierające retinoidy na przestrzeni kilku miesięcy, na przykład będzie to jeden krem o stężeniu takim i takim, zawierający taką i taką substancję, i będziemy go stosować systematycznie przez okres, nie wiem, 6 miesięcy, to rzeczywiście możemy pokusić się o taką teorię, że działanie takiego kosmetyku będzie długofalowe, bo będzie działało ta substancja aktywna, te retinoidy będą działały przez dłuższy czas, ale nawet po odstawieniu takiego kosmetyku procesy komórkowe dalej będą zachodziły, czyli na przykład będziemy przechodzić na inny retinoid, albo będziemy przechodzić na inne stężenie i nasza skóra cały czas będzie pracować z daną konkretną substancją aktywną i będą zachodziły te procesy, które dodam więcej w długoletnim stosowaniu przyniosą najlepsze rezultaty. Więc tu można by było przyjąć tę teorię. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż odrobinę udało mi się obalić teorię, że kosmetyki mają działanie długofalowe, w szczególności kosmetyki na bazie substancji naturalnych, bez odpowiednich technologii, bez tam jakichś dodatkowych sztucznych substancji, bez promotorów, bez nośników, że są takie kosmetyki, które będą miały długofalowe działanie, chociaż, tak jak powiedziałam na zakończenie, można by było przyjąć tę teorię, w szczególności do pewnego wypadku. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dajcie koniecznie znać, czy słyszeliście takie teorie. Czy widzicie, jaka jest różnica i jak to rzeczywiście wygląda. A może macie jakieś pytania jeszcze? Może coś jest Wam jeszcze nie do końca zrozumiałe, albo nie wytłumaczyłam czegoś do samego końca, bo wiecie, ja jestem gaduła i czasami mam jakieś skróty myślowe i nie zawsze one do wszystkich docierają. Więc piszcie w komentarzach, chętnie z Wami podyskutuję. Zapewne jesteście ciekawi, jaki będzie następny film dotyczący obalania mitów kosmetycznych, a nie zdradzę. Zapraszam do śledzenia mojego konta tutaj na YouTubie, do śledzenia mojego profilu i oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, buziaki. Pa!